Wojtku, dzisiaj mierzyliście się ze Śląskiem Wrocław. Powiedz, jak oceniasz to spotkanie? No na pewno ze względu na to, że przegraliśmy, to nie jest zbyt fajnie dla nas, aczkolwiek jest taki teraz okres, że nie najważniejszy jest wynik, tylko trzeba tą pracę wykonać, wybiegać, te założenia zrealizować, jeśli trener gdzieś tam przedstawia nam zawsze przed każdym meczem i to chyba się udało. No aczkolwiek może jakbyśmy przynajmniej jedną bramkę strzeli, to zawsze ten odbiór był inny. Tam były okazje do tego, żeby strzelić tą przynajmniej jedną bramkę, bo Armin Celimakis miał dwie sytuacje właściwie przy okazji jednej akcji. Potem i Proki strzelał na bramkę, i Fosa strzelał na bramkę, także widać było, że dochodziliście. Dokładnie, te sytuacje gdzieś tam mieliśmy, a więc nie jest to jakimś zmartwieniem. Tak jak mówię, no dzisiaj wynik nie był ważny, a więc fajnie, że przynajmniej dzisiaj każdy zagrał te 45 minut i odbyło się by tam bez żadnej kontuzji i to jest chyba najważniejsze na dziś. Powiedz mi, jak tobie się grało te 45 minut, bo to pierwsze twoje 45 minut w barwach GKS-u Katowice. No dokładnie, no nawet przyjemnie, no aczkolwiek tak jak mówię, no są to moje, jest to praktycznie mój drugi dzień w klubie, a więc nie jest łatwo. Pewnie będę potrzebował parę dni, może tydzień, żeby się zaadoptować tym wysiłkiem z drużyną, bo gdzieś tam sam przygotowywałem się, ale to nie jest ten jakby proces treningowy jak z drużyną. Dzięki wielkie. Dzięki. www.asapolska.pl